Ewa Rawicz. Dziś chciałam Państwu opowiedzieć o najnowszych i chyba nie przesadzę, jeśli powiem sensacyjnych na skalę światową odkryciach archeologów niemieckich. O bardzo ważnych znaleziskach z 1300 roku przed naszą erą, które myślę przewracają do góry nogami całą historię Europy. Równocześnie przywracają one etnos Słowian na karty historii całej starożytnej cywilizacji. Odnajdują ich miejsce na osi czasu na tysiące lat przed narodzeniem Chrystusa. Dlaczego sensacyjnych? Otóż według oficjalnej historii na świecie w epoce brązu, w której to epoce rozgrywa się moja historia, istniały jedynie królestwa cywilizacji śródziemnomorskiej, Doliny Indusu i chińskie królestwo Xing. Reszta świata to tylko wolni rolnicy. A tereny północnej i środkowej Europy w tejże epoce to liczne pustki osadnicze, dzikie puszcze, które zamieszkiwały ponoć luźne, proste społeczności rolnicze i w ogóle miały to być peryferia cywilizacji, a Słowianie w Europie pojawili się dopiero w VI wieku naszej ery. Proszę Państwa, tymczasem w 1996 roku archeolog amator doniósł o odnalezieniu szczątek ludzkich odkrytych w północno-wschodnich Niemczech nad rzeką Tolense, 120 km na zachód od Szczecina. Po kilku latach archeolodzy rozpoczęli badania i co się okazało? Na odcinku 4 km rzeki Dołęża, tak brzmiała stara słowiańska nazwa rzeki, i obszarze 450 m2 odkopano 130 ludzkich szkieletów, liczne czaszki, zmasakrowane lub przedziurawione włóczniami na wylot, i kości przebite grotami strzał. Natomiast liczne zaleczone rany na kościach świadczyły, iż należały one do zaprawionych w bojach zawodowych żołnierzy. Żołnierzy w wieku średnio od 20 do 30 lat. Oceniono, iż w zaciętej, bezwzględnej i krwawej bitwie, która miała tam miejsce, bitwie na śmierć i życie, musiało wziąć udział około 4000 wojów, zaś odnaleziono do tej pory poległych 750. Odkopano też broń wykonaną z brązu, groty, siekiery, włóczni i tylko jeden miecz, gdyż prawdopodobnie resztę zabrali zwycięzcy jako zbyt cenne, aby je zostawić. Znaleziono także drewniane młoty i pałki, jak i liczne ozdoby brązowe, złote, cynowe bransolety i pierścienie, świadczące prawdopodobnie o wyższym statucie danego żołnierza. Mimo iż przebadano dopiero 10% terenu, znaleziono już stosunkowo więcej artefaktów niż po tak znanych i opisanych bitwach z tego okresu, jak bitwa pod Kadesz czy nawet po bitwie pod Grunwaldem. Wydarzenie historyczne na skalę światową. Tej bitwy tam nie powinno być. Tymczasem skala i rozmiar bitwy zaskakuje. Aby wystawić tak olbrzymią armię, musiały tu istnieć potężne, silne organizmy państwowe. Nie były to sąsiedzkie porachunki o miedzę, ale zagorzała, brutalna walka z najeźdźcami z innych ziem. I co najważniejsze, cytuję Wikipedię. Analizy polimorfizmu DNA i zawartości izotopów strontu, węgla i azotu w zębach poległych wojów nad Dołężą podobne są do współczesnych Polaków, Skandynawów i ludzi z południa. Podkreślmy, podobne są również do współczesnych Polaków. Ale cóż, nie dziwimy się, gdyż bitwa rozegrała się na granicy kultury łużyckiej, określanej w starych historycznych podręcznikach akademickich jako prasłowiańskiej, i wszystko jest jasne. Przypomnę, iż według współczesnej historii Słowianie pojawili się na terenach Europy dopiero w VI wieku naszej ery. Jednakże najnowsze badania genetyków ujawniają, iż Słowianie zamieszkują północno-środkową Europę od 10 tysięcy lat, a według niezależnych historyków ich zasięg w V wieku przed naszą erą przekroczył granice Renu. Dopiero upadek Cesarstwa Rzymskiego i powstanie na jego gruzach państwa Franków spowodowało wyparcie Słowian do Łaby. Świadczą o tym liczne mapy, jak te dwie angielskie, przedstawiające zasięg Słowiańszczyzny w 476 roku naszej ery
650 roku naszej ery, a także mapa niemiecka z 850 roku naszej ery. Jakie były przyczyny bitwy? Pierwszą mogła być znajdująca się w pobliżu bitwy Grobla. Najprawdopodobniej była to walka o dogodne przejście przez rzekę i często uczęszczany szlak handlowy. Wiek Grobli określono na 1900 rok przed naszą erą, czyli zbudowany 600 lat przed bitwą i o długości 120 metrów musiała być przez wieki regularnie konserwowana i odbudowywana, co niewymownie świadczy, iż istniała tu jakaś zorganizowana forma funkcjonowania społeczeństwa, która kontrolowała teren i przeprawę. Drugą przyczyną bitwy mógł być dostęp do okolicznych kopalń, miedzi i cyny, które w tamtych czasach miało wartość dzisiejszego złota, a rudawy w środkowej Europie były kolebką europejskiego przetwórstwa cyny i jako pierwsze w Europie wydobywały cynę od 2500 roku przed naszą erą. W Bruszczewie, dzisiejsza Wielkopolska, w okresie od 2000 do 1700 roku przed naszą erą miał miejsce największy ośrodek hutniczy na północ od Alp. To właśnie Europa Środkowa była głównym źródłem surowców miedzi i cyny w tym czasie i to ona miała wówczas największe możliwości rozwojowe zdolne do stworzenia tak profesjonalnej armii omawianej naszej bitwy nad Dołężą. Chciałam tu podkreślić przy okazji, iż o stałym od tysięcy lat zasiedleniu ziem północnej i środkowej Europy przez stale tę samą ludność mogą świadczyć mapy nakładających się kolejno kultur archeologicznych. I tak na pierwszej mapie widzimy kultury od 6 tysiąclecia przed naszą erą do 1800 roku przed naszą erą, a na drugiej mapie od 1800 roku przed naszą erą do V wieku naszej ery. Proszę zauważyć, są to kultury obejmujące niemal nieprzerwanie na przestrzeni wieków terytorium w tych samych granicach i ze stałym epicentrum w środkowej i południowej Polsce. Na tak łatwą adaptację technologicznych nowinek, przekazywania ich z pokolenia na pokolenie i ich szybkiego rozprzestrzeniania się mogło pozwolić sobie tylko społeczeństwo porozumiewające się tym samym językiem. I właśnie tylko takie społeczeństwo mogło zorganizować i odeprzeć tak zmasowany, brutalny atak zbrojny jak ten nad Dołężą. W omawianym okresie na terenach kultur prasłowiańskich północno-środkowej Europy znajdujemy również wykonane ze złota liczne artefakty i arcydzieła ówczesnych rzemieślników, świadczące o wysokiej kulturze tych społeczeństw i ich możliwościach technologicznych. Mapa pokazuje miejsca ich odkrycia i szacunkowy ich wiek. Są to złota czapa z Schifferstadt, ze Szwabii, z Alontą czy ze Zeldorf. I prawdziwa sensacja, tak zwany dysk z Nebry. Pierwszy na świecie kalendarz i pierwsza mapa świata. Dysk wpisano na listę UNESCO. A na terenie współczesnej Polski odkryto z tego też okresu biżuterię wykonaną ze złota, jak te z Żerkowa, Łąk Małych, Letnina, Orla lub spod Jasła, a także złoty pierścień odnaleziony pod Nowym Miastem. Pamiętajmy, że Celtowie pojawili się w Europie około 750 roku przed naszą erą. Germanie zaś to według najnowszych badań genetyków mają mieszankę słowiańsko-celtyckich genów, więc wyroby te bezsprzecznie mogą należeć jedynie do kultur prasłowiańskich. Na koniec chciałam wspomnieć, iż po bitwie nad Dołężą, nad Morzem Śródziemnym, miały miejsce wielkie zawirowania i wędrówki ludów. Podupadły śródziemnomorskie imperia, włącznie z mykeńską Grecją,
dla której rozpoczęły się ciemne wieki. Z kolei dla środkowej Europy zaczął się wówczas rozkwit prasłowiańskiej kultury łużyckiej. Dla mnie wynik bitwy nad Dołężą nie zostawia cienia wątpliwości. Zwycięstwo należało do Presłowian, naszych przodków. Jednym słowem, historię należy napisać od nowa.